Jak pachnie, prawda? O! Pachnie bardzo ładnie. Ładnie pachnie. Świeżością, bym powiedział. Wszystkie stare kłamstwa, no już się zdążyły zaśmiać. Dlatego prawda pachnie świeżością. No więc słuchajcie, skończyłem na tej ważnej rzeczy, na tym pierwszym kłamstwie, a więc akcie urodzenia. Z dotychczasowego tutaj wykładu, prelekcji zapamiętać trzeba takie rzeczy jak demokracja to szyba bajka, nigdy jej nie było nigdzie. To jest tylko po to, żeby was zwieść. Jak ktoś nie chciał tego szczęścia demokracji, to wiecie, ile miał czasu na spakowanie walizki. Niewiele, tyle ile zajmuje lotniskowiec, to pójdziecie z USA tutaj gdzieś na Morze Śródziemnej, tam przy Kaddafi czy inne, to mieli tyle czasu na spakowanie, ile od tego czasu minęło, jak powiedzieli, że nie chcą demokracji, bo ona do nich nie pasuje. Oni mieli na każdym lotniskowcu tam 150 bombowców i w ciągu tygodnia byli w stanie spacyfikować każdy kraj i przekonać tam władcę miejscowego, że albo demokracja jest najlepszym, co może ich spotkać, albo nie ma kraju w ogóle. I się najczęściej na tym drugim kończyło. Tak więc to jest taki atrybut konieczny dla nich, żeby demokracja. Bo jak zarządzać pszczołami luzem? Całym ulem to można zarządzać, ale żeby zarządzać 200 państwami na świecie, to trzeba jakiegoś wspólnego mianownika. I tym wspólnym mianownikiem właśnie jest demokracja. Bo tak to by każdego musieli osobno ważyć, co mu tam, czym on się różni. Kto by to robił? To jest za dużo. Wszystkich traktują jednakowo. Demokracja jest najlepsza, wszystkim pasuje. Znajdziecie u Google 46 różnych definicji demokracji, różnych odmian tej demokracji. To tak jak w sklepie z ciuchami. Jest wieszaki SK, LK, MK, XLK, każdy rodzaj demokracji, jaki chcecie. Dla każdego będzie pasował. Nie ma tak, że nie pasuje, jak komuś nie pasuje, to lotniskowiec sprawę załatwiał i już pasowało. I już pasowało i do tego szczęścia właśnie trzeba było nakłaniać w ten sposób. Bo kto by tam chciał dobrowolnie być taki szczęśliwy w demokracji życia. No to do tego szczęścia trzeba było przekonywać elementami siły. No i to robiono. I teraz przestaną już to robić. Stany Zjednoczone za Donalda Trumpa uzyskały po raz pierwszy w swojej historii naród amerykański. Został uwolniony po raz pierwszy. Nigdy nie byli. Nigdy. Byli też zwiedzeni, oszukiwani. Tak naprawdę to do dzisiaj są zniewalani, bo Trump jest w drugim rzędzie, siedzi teraz, choć jako prezydent, to w takiej specyficznej sytuacji jest trochę. I on tam sobie w drugim rzędzie siedzi teraz, kieruje tym wszystkim w drugim rzędzie. No, a daje się tutaj tym wszystkim z listy pustowolnego państwa, tym kłamcom, oszustom, złodziejom, daje im tutaj, trochę im musiał pofolgować, dlatego że miał w swoich szeregach mnóstwo tego tałataństwa i żeby się mogli uwolnić, ujawnić, zdradzić. Im są naprawdę, nawet przy nim tam generałowie i tak dalej, szeregastkowi, różni tam przy nim też byli i żeby wszyscy mogli się ujawnić, to on odszedł. Ale jest dalej prezydentem, nie ulega kwestii. Prezydenta nie tworzy tytuł amerykańskiego, nie tworzy tytuł, tylko atrybuty władzy, takie jak ta walizka atomowa z tym przyciskiem tam do głowic balistycznych, dalej nie ma. Dalej tylko on dysponuje Air Force One, Air Force Two, a widać jak chce, to musi nakręcić.
musi sobie przeeterować swój prywatny. Dlatego po tym widać, że on jest, ale musiał po prostu być taki tam, rzucać się we mnie kopijkami. Dobrze, i co się schyla? Dobrze. No i teraz słuchajcie dalej. Więc macie ustalone tak, że macie status niewolnika, że demokracja to krzywa bajka i teraz co zostało jeszcze? Trzy narzędzia zniewolenia. To jest ta bezpośrednia przyczyna, dlaczego mamy ten bałagan, jaki mamy na świecie. Wypaliły się trzy narzędzia zniewolenia. Trzy narzędzia zniewolenia. Kto wie? Pieniądze. Pieniądze? Władza. Polityka, powiedzmy. Dobrze. I co jeszcze? Religia. Wierzenia monoteistyczne. Zgadza się. To są te trzy narzędzia zniewolenia. Z dobrodziejstwem inwentarza, można powiedzieć. Dostaliśmy to od naszych stwórców. Niewątpliwie nie ulega kwestii, żadnej wątpliwości nie ma co do tego, że w naszych genach ludzkich ktoś manipulował. One uległy takim zniszczeniom, takim charakterystycznym uszkodzeniom, że śmiało można powiedzieć, że jesteśmy do pewnego stopnia GMO, bo takie uszkodzenia genomu nie występują nigdy w sposób naturalny w przyrodzie. Nigdy. Więc zostaliśmy stworzeni. I z dobrodziejstwem inwentarza dało nam dużo. Trzeba przyznać, że stwórcy dali nam dosyć sporo. Na bazie tej wiedzy potrafiliśmy w ciągu tych 6000 lat od Sumeru stworzyć cywilizację, jakiej bierzemy udział, jaką znamy. Ale zostawiono nam trzy narzędzia zniewolenia w tym pakiecie dobrych rzeczy. Zostawiono nam te trzy takie trefne. I to jest właśnie mieszanie złota z shitem. To jest do dzisiaj religia. Każdy agent mówi tak długo na temat i do rzeczy, dopóki nie jest wylansowany na tyle, że ma widoczność, że ma taką publikę, że tu by było za ciasno, na pewno. O, miliony musimy tam słuchać. Potem ma tam tysiące, setki tysięcy obejrzeń, gdzieś tam lajków, tak, szmaki różnych tam, wszyscy happy. No więc, jak już ma taką popularność, taką publiczność, wtedy zaczyna dopiero się zwracać inwestorowi. Inwestor zaczyna być zadowolony, bo on przemyca wszystkie słowa klucze, które pozwalają jemu utrzymać tą narrację, czyli was w uśpieniu. W ogłupieniu, że jest coś takiego jak ta demokracja, to wszystko, co myślicie, że nie jest, to dalej oficjalna wersja jest taka, że tamten to potwierdza. Jak już ma tą popularność tak dużą, to wtedy jego słowa mają moc, bo docierają do takiej dużej liczby. I wtedy to was tkwi. Zostawiam was tej choroby. Dlatego tak trudno naszych tutaj współbraci, siostry i ziomków obudzić, bo mają kroplówkę wpiętą w siobek. Po 10 godzinach, 12 pracy. Komputer się zawiesza. Mają tylko tyle sił, żeby tak. I on już jest tak całkiem odjechany i to jest sobota, a w niedzielę na 12 to podbierze okupanta i tam zostaje fałką w łeb. I choć za pierwsze 5 godzin dziennie, to tam idzie się wypył z tej swojej twarzy i oddaje to wszystko. Dobrowolnie. Na tym też powiem. Dobrowolnie. Bo ci tutaj dają te podatki, a tamci jeszcze to, co tam wam
się wydaje, że jeszcze jest wasze, a nic nie jest wasze, bo nie było nic, czego nie posiada. I o niczym nie decyduje. To są te dwa atrybuty niewolnika. O niczym nie decyduje i nic nie posiada. Nawet wasze dzieci nie są wasze, według tego wasze, wiecie. Tylko macie je na wychowanie, bo tak jest tak. Ale cokolwiek tam chcecie z nimi zrobić, na przykład tam nie szczepić, nie rejestrować, do szkoły nie puścić, to nie, nie można. Bo to nie wasze. Się macie słuchać w tym systemie. To nie wasze. Tylko macie na wychowanie. I tyle. Jeszcze trzeba sfinansować to wychowanie. Macie na wychowanie, zrobiliście, ale na wychowanie macie i biznes jest biznes. Ma być zatruty, ma wykać, ma tam fajny kawałek. Tak, taki ma chodzić, no. Nie po to jest, żeby był zdrowy, ale zarabiać. No więc, niewolnik o niczym nie decyduje i niczego nie ma. Tylko mu się wydaje, że coś ma, ale w kontekście tych trzech piasków w pierwszej części przytoczonych, kiedy papież ogłasza się właścicielem całej kuli ziemskiej, wszystkich ludzi, a nawet i dusz tych ludzi w trzecim czasie. To sobie jaka obserwacja. 9 lat temu, 10 już, odwołał te trzy trasty. To już nie obowiązuje. Te trzy trasty zostały odwołane. Wtedy ogłosił motu proprio, taki specjalna formuła listu papieskiego, i list otwarty drugi. I tam uwolnił wszystkich ludzi. Powiedział, że wszystkie rządy, wszystkie organizacje, wszystkie korporacje, które kiedykolwiek były pod parasolem Watykanu, pod jego ochroną, on zdejmuje tą ochronę. I zakazuje dochodzenia już raz rozstrzygniętych sporów i wierzytelności. A mimo to w dalszym ciągu was ścigają. On to powiedział tuż po tym, wtedy ogłosił tę listę, jak na całym świecie ludzie wygrali taki proces One People, Public Trust. To jest organizacja. Na widzenie i w drugiej części publikuję te dokumenty, przetłumaczyłem w oryginale, żebyście wiedzieli, jak to krótko powiedzieć. Na witrynie i tutaj jest cała ta wiedza, ale krótko powiem. Kredytobiorcy na całym świecie, w anglosaskim świecie, zauważyli ten problem, kolejny atrybut niewolnika, ta kula u nogi z tym łańcuchem, to jest ten kredyt. Kredyt jest tym łańcuchem, a kulą są te odsetki nie do spłacenia. Odebrano im domy, chciano odebrać. Walczyli z komornikami przez dłuższy czas. Wpuszczono ich, tak, tych frankowiczów naszych czy innych. Nie można pożyczyć czegoś i jeszcze żądać odsetek od tego, czego się samemu nie miało. Więc podstawowy problem, jaki został podniesiony wtedy przez nich, to był taki właśnie. Oni dowiedli, krótko powiem, bo jest ta wiedza opisana, jak mówię, na widzenie. Oni uzyskali coś takiego. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że oni są, wszystkie rządy na świecie są nielegalne, wszystkie sądy są nielegalne, wszystkie banki są nielegalne i wszystkie kredyty są umorzone. Oni to uzyskali na piśmie. Heder, taka ich prawniczka, jedna z przedstawicieli, powiedziała wtedy, że oni już widzą niebo. Po 5 latach, jak chodzili za nią komornicy, oni, te kredyty zostały umorzone, a oddane im te wszystkie, co spłacili, i odszkodowanie im będą dostali.
Każdy z nich musiał. Więc na to wiedziała o tym, że widzą niebo. Myśmy wtedy się starali te powiększe dotacje z Unii. Myśmy przespali, 10 lat minęło. Jest grupa teraz w Polsce, która ogrzewa te pierogi i tamte dokumenty i ten ruch z powrotem. Tak już też to głosił. Więc nad tymi tutaj uzurpatorami u nas, na miejskiej Warszawie, nic nie stoi. Też nie przyjdzie już nigdzie, nigdy więcej na świecie żaden lotniskowiec amerykański zbombardować kogokolwiek. Po tym, jak Elżbieta po raz pierwszy w historii Buckingham wniesiła białą szmatę, po nieudanym zamachu na Trumpa w 2017 roku, w 18 na przełomie, on nie schował się, nie zabunkrował, zachował się jak mąż stanu, zapakował Melanię w Air Force One, polecieli do lądka. Lądek który, wiadomo. Jaki lądek? Nie ma takiego miasta. Pamiętacie polską górę? No więc pojechali tam, na herbatkę do ręki wpadli, do Buckinghamu, 5 o'clock, się z drugą razu tutaj podają herbatkę. Byłem zaproszony, ale ja herbatki kupiłem. No i dużo zdjęć mam z tego eventu, kilka tutaj wpublikuję. Otóż ona poddała się wtedy. Uwolniła po raz pierwszy naród amerykański. Taka skurczona Uwolniła naród amerykański i on za to powinien dostać trzecią kadencję, albo czwartą nawet. A mu ukradli drugą. Dożywotnie. Ukradli mu drugą, dlatego że on im odebrał ulubioną zabawkę, tą drukarkę Fedosa. Już nie mogli sobie drukować tych papierków. A do tego jeszcze wygrał wybory. I tutaj już kompletnie nie mieli, już po prostu już zdali sprawę, że kubka już nie będzie większa. Już mają wszystkie pieniądze świata. Już tylko można każde zablokowanie zmniejsza nabywczą siłę, czyli dewaluację. No więc, kiedy się atakuje? Potem za jakiś czas stopnieje kubka sama z siebie, więc od razu przystąpili do ostrych działań i zaczęli tutaj, ukradli mu te wybory. I on wtedy się przekonał, że naokoło niego jest pełno szubrawców, zdrajców i on odszedł oficjalnie, ale tylko oficjalnie. Dał im się wykazać, żeby wszystkich zidentyfikować. Wtedy zdemaskują się wszyscy. Jego prawnicy. Wtedy była taka głośna sprawa. Mam 31 tysięcy zamkniętych akt sporządzili. Dzisiaj się wszyscy z tych akt, te akta są, zostały już zrealizowane. Dzisiaj oni wszyscy tam obóz numer 1 Guantanamo zasilają. Mają wybrali sobie ładny kraj na wakacje, na Kubę, tyle, że pogodę mają w kartę. Ale poza tym przyjemne miejsce. No i siedzą. Niektórzy z nich bardzo znani, możecie ich jeszcze zobaczyć, ale to już nie są oni. Dzisiaj już nie są to nawet sobowtóry. Dzisiaj po prostu, tak jak na filmie, mają takie... Guma taka, maska z gumy do pasa i tam klepią różne, nawet Kissinger ożywili Kissingera ostatnio, już tam by miał chyba, nie wiem, koło setki. No w każdym razie wszyscy tam się mają dobrze, tam Hiroshica i tak dalej, się wszyscy, no i tam w większości są po zamykaniu, ale jeszcze tam ciągle się ujawniają nowi, a poza tym mają długie ręce. W dalszym ciągu mogą dużo zrobić, nawet jak nie są obecni, to ich nieobecność jest taką wyższą formą obecności. Drugie ręce, jak ktoś ma, to nawet mafia kierowana przez mafiozę jest dalej za kratę. To nie jest problem. To jest tylko kwestia, ile tam strażnikowi trzeba dać na licznych, kieszonkowe jakieś. No tak, i teraz wracając do nas tutaj, jak jest chore prawo,
naprawdę coś jest chore. Jest na przykład taka prawdziwa, nie taka jak normalna, jaka była pandemia, tylko pandemia prawdziwa. To się ścieli gęsto na ulicach. Są zdrowi i chorzy, wszyscy się boją, ale są tacy i tacy. To pierwsze, co się robi? Pierwsze, co się robi? Diagnozuje się. Ciągle się rozszerza. Separuje się, separatka, takie pojęcie znamy. Izoluje się, chory osobno. Ostra kwarantanna. To, co oni starali się zrobić, chociaż tego nie było. Separuje, a nie tam to maseczka. To pogarsza sprawę. To by trzeba było takiego mieć kombinezona, co to tam jeszcze dużo tlenu i to tam sobie oddychać w takim zamkniętym środowisku, to jeszcze ewentualnie, a tak to nie. Takie coś to tylko jest, no zależy dla kogo. Dla dzieci to jest niedotlenienie mózgu, to jest, no tam właśnie, tam, marzyło. Dla dorosłego te zarazki wydychamy i wdychamy ten z powrotem, no to jest bardzo trudne. To jest tylko, słuchajcie, 34 megahertzów nowych od czasu pandemii. Między innymi producentów tych maseczek i takich tam różnych innych pierdów. No wiadomo, czy wszyscy Gates i tam ta cała banda, cała te wszystkie szczypawki i to wszystko. No to słuchajcie, powiem wam dzisiaj coś w ramach takiego bonusa. Powiem, kto za to odpowiada. I nie jest to nikt, o kim żeście słyszeli. Nie jest to żadnego Wuhan, ani nie Chińczyki, ani nie Amerykany. Ukraina. Kto? Ukraina. Wszystkich wymienicie, tylko nie tego, kto jest za to odpowiada. Watykan za wszystko odpowiada, ale to kierownictwo sprawcze, ale takie fizyczne. To? Też nie. Ja bym tak nie powiedział, jakbym nie wiedział, że nikt nie zgadnie. Wielka Brytania. Tu jest to całe nieszczęście, niestety. Korona brytyjska. SARS-CoV-2, wirus tego COVID-a, został opatentowany w Stanach 48 lat temu, ale Od zawsze i do dzisiaj. Stany Zjednoczone to jest fałszywa flaga. Oni o niczym nie decydują. To jest tylko cykl. Mówię, idź zabij i idę zabijać. Tylko cykl jesteś. Oni są tylko cykl. Nic nie znaczą. Ich urząd patentowy to ma duże znaczenie. Ten urząd patentowy, słuchajcie, to jest niesamowita sprawa. On decyduje o wszystkim. Między innymi o COVID-zie. I ten urząd patentowy nadzorowany jest przez koronę brytyjską. Do dziś. Elżbieta Windsor posiada udziały własnościowe, większościowe w wielu przedsięwzięciach, m.in. w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych. Wszystkie inne niezwykłe wynalazki są zachęcane. Ktokolwiek, kto coś zaszczesł, to właśnie się tego pozbył. Wszystko jest kradzione, sprzedawane lewymi drzwiami. Całe kolumny sędziów są w to umorzeni. Ponieważ zaprzestałem na razie pisania takiego,
a mam mnóstwo materiałów z przewagą na mnóstwo. I po objawieniu tego wszystkiego będę to publikował w jakichś tam wystąpieniach na YouTube. Jest tego naprawdę ze trzy takie książki. Wszystko po kolei z tym urzędem patentowym. To ma niesamowite znaczenie dla przyszłości świata. To jest między innymi, o to opieram całą wizję przyszłości ludzkości. To jest moja opowieść. Być może nic z tego nie będzie, ale nie mamy wyjścia w zasadzie. Nie ma innej drogi. Polega to właśnie na tym, ta moja wizja, że my musimy odrzucić te trzy narzędzia zniewolenia, przestać to uznawać, przy czym pieniądze, łącznie ze złotem też. Pytanie jest takie. Czy cywilizacja, jaką znamy, byłaby się w stanie rozwinąć do tego stopnia, jaki obserwujemy, gdyby na świecie nie występował ten pierwiastek? Złoto, z pominięciem tego, że tam jest nas, ale z pominięciem tego, że jest nas, gdyby nie było złota na Ziemi. Czy cywilizacja by się rozwinęła, czy nie? Rozwinęła. A skoro jest rozwinięta już, to już w ogóle nie ma powodu i przyczyny, żeby to było uznawane za jakąkolwiek wartość. Pamiętacie Midasa? O! Historię? Każdy brał, co chciał. Ten wziął sztabę złota, a potem chciał oddać tą sztabę, że za gęstkę chciałeś złoto, to je jest. Słuchajcie, to do niczego nie jest potrzebne tak naprawdę. To jest kolejne zwiedzenie. W tej książce z kolei przeczytacie o ilościach złota, o jakich nie słyszeliście. Mało kto słyszał. Prawdopodobnie nie tak samo. Wagonów 200. Olbrzymie. Niesamowite ilości. Całe to złoto później wyparowało w takim przekręcie opisanym tutaj. Powstał fundusz Black Eagle, taki czarny orzeł. Z tej góry złota fundowane są wszystkie wojny i wszystkie jakieś nieszczęścia, jakiekolwiek znacie na świecie do dzisiaj. Oczywiście wszystko się kończy. Zerwane zostały w czasie drugiej wojny. Gdzie i w jakich okolicznościach wszystko macie w książce. Odrzucenie tych trzech narzędzi zniewolenia zlikwiduje wszystkie, absolutnie wszystkie, jakiekolwiek potraficie sobie wymyśleć, i nie tylko wy, ktokolwiek, problemy ludzkości na świecie. Wszystkie problemy znikną. Nie ma nic, co by pochodziło od czegoś innego. Wszystko pochodzi od tych trzech narzędzi. Ludzkość stoi przed wielkim egzaminem. Zanim pozna swoich stwórców, którzy traktują nas jako jedno, całą nację ludzkości, wszystkich ludzi bez względu na jakieś tam kolor skóry, podziały inne, obojętnie jakie, traktują jako swoje dzieci, bo stworzyli nas. Tak jak powiedziałem, mamy w genomach takie zmiany, które nigdy nie powstają w naturze, tylko przy jak tam ktoś manipulował. I mamy to wszyscy, więc nie ulega kwestii. Nie da się pozbawić. W związku z tym poznamy ich, jeżeli to jest za dużo powiedzieć matura. To jest taki egzamin, jak sześcioklasiści zdają, idąc do zerówki. Czy jest problem jakimś niedorozwojem? Czy odwrotnie, może jest geniuszem jakimś? Czy nadaje się do dalszego kształcenia, czy się nie nadaje? Taki egzamin przed ludzkością stoi. Jeśli potrafimy wyrzec się tych trzech narzędzi i stworzyć ideę, która połączy, ale nie 5%, tak jak oni chcą według agendy 2030 wymordować 95% populacji, wszystkich, tak jak jesteśmy, 8 miliardów, to jest mało. Jak potrafimy to wszystko zrobić,
to wszyscy zostaniemy przyjęci wtedy do tej społeczności gwiezdnej i zaczniemy się zachowywać tak, jak się zachowuje każde absolutnie stworzenie na tej ziemi, jakie znacie. Czy z jaja, czy z samicy w przypadku ssaka. Obojętnie. Znasz takie wyrazy. Te małe rodzi się, wychodzi na świat. O, tam pierwsze dwie nogi, drugie, tam gdzieś się wraca, takie jeszcze w tym śluzie poporodowym. I co ta matka robi? Ona go tam policze, te małe ją połocha i ta matka odchodzi tam pod lasem, stoi ojciec tej rodziny, czeka na tą matkę, ona tam odchodzi i nie ma tego małego. A ten mały co robi? Wstaje i idzie za matką, oczywiście. I to obojętnie, tak jak mówię, czy to jest jakiś tam pierogodnak, pantofelek, czy sarenka. I my ludzie również tak musimy postąpić, bo taka jest nasza natura. Dzieci, zobaczcie, jak od matki odchodzą, tylko umie zadecydować sam to od razu. Za matką cały czas. Nie ma mamy, to za nie. Tak się zachowuje natura. I my, jako nacja cała, gatunek, musimy podążyć w stronę gwiazd, skąd żeśmy przybyli. I podążyć za naszymi stwórcami właśnie. Za naszymi rodzicami. I to jest nasze przeznaczenie. A wtedy na Marsie zjemy kolację z nimi. Oni będą świetnie ubrani. Będą nam gratulować, tak jak się gratuluje po studiach, jak nasze dzieci tam kończą dyplom, zdobywają, tymi czapkami rzucają w górę. My się cieszymy. Mamy dorosłe wykształcone kolejne pokolenie. I tak oni nas potraktują i na kolację nas odwiozą z powrotem na ziemię. Tutaj będzie rewizyta i taka jest nasza przyszłość. W stronę gwiazd trzymamy wrócić. Będziecie mieli wszystko i będziecie szczęśliwi. Nie będzie tak, mówi Klaus Schwab, będzie nie będziecie mieli. Nic nie będzie. A ja wam mówię, że będziecie mieli wszystko i będziecie szczęśliwi. A nawet więcej niż sobie potraficie wyobrazić. Zupełnie inny świat, inne życie. Żeby do tego doszło, potrzeba paru rzeczy. Przede wszystkim musicie pamiętać jeszcze o tym, że, co powiedziałem, jedyną wartością, jaką kiedykolwiek była na świecie, jest i będzie, w przyszłości może być, to jest tylko wasza kreacja, wasz rąk i umysł, to co potraficie wymyśleć, stworzyć i wykonać. Przypuśćmy, gdyby nas została tylko na świecie ta kartka tutaj, to byłoby istotne, kto umie prąd, kto umie drzewo ściąć, kto umie dom zbudować, kto umie wyleczyć tym, co jest naokoło, a nie tam, kto ma więcej złota, to jest to, jak mi na sobie byśmy powiedzieli. To jest wartość prawdziwa. Zwłaszcza dzisiaj, w kontekście tego, co oni chcą, czego dążą. Oczywiście oni już przegrali, oni tego jeszcze nie wiedzą, tak jak myśmy przegrali, też jeszcze nie wszyscy to rozumieją. Ale możecie się przestać bać. To to was zabija. To jest strach, a nie te choroby wszystkie. Oczywiście, że nie nauczono nas również obsługi własnego organizmu. To jest bardzo proste, żeby nie chorować. Ten organizm to jest cud. Sam się leczy. Macie wszyscy indykowanego lekarza osobistego w postaci własnego systemu immunologicznego i wystarczy nie wyłączać go, nie psuć, a będzie co zrobić. Jak to zrobić, jak nie psuć, jak nie wyłączać, to jest inna sprawa, ale wystarczy tylko to i nic więcej. I na pewno nie będziecie chorzy. A poza tym musicie wiedzieć, że nie ma nic takiego jak choroby nieuleczalne, nie ma nic takiego jak choroby śmiertelne. To są skutki tych wszystkich lat krzywych bajek i zajebania. Zapuszczenia, wyłączenia tego systemu immunologicznego. To jest tak, jak samochodem jedziecie i żółta lampka pali.
jedziecie do mechanika. Panie, co to za lampka tutaj się pali? A wyłącza tą zarówkę, wyciąga, a już się nie pali. Zgadza się. Nie widzisz, a widzisz. I jedziecie dalej. Lampka się już nie pali, bo ją wyjął. A tu silnik stanął. Zatarty. A, to co innego? Płacisz drugi raz. Wtedy przyjechałeś rzędką na Pawilę, a teraz silnikiem. Płacisz drugi raz. Słuchajcie, to jest proste. To jest fabryka chemiczna. Chemiczna fabryka. Genialnie. Potrafi przerobić wszystko na wszystko. Z wyjątkiem na może jednej rzeczy. A tak to wszystko na wszystko. Nawet śmieci, odpadki jakieś tam, to tak prawie, że prawie nie dostaje nic. Wszystko potrafi przerobić na wszystko, co potrzebuje. Powyjmować z innych rzeczy, do tych bardziej preferowanych. Mózg, oczy, tam preferencje mają. Wyciąga to skąd się da, tam z miękkich tkanek, zestawu, gdzieś tam z kości. Tak, żeby to jakoś działało. I teraz ten system immunologiczny, ta fabryka chemiczna, dąży do równowagi. Kwasowo-zasadowo. Większość ludzi myśli i myli, to jest serce. Ta pompka to jest taki gadżet, mało istotny. Ona zawsze jest zdrowa, jak tu jest w sercu, ok. Tu ma być bardzo kwaśne. Ile? pH? Ile? 1,5 jest ok. 1,5 jest ok. Ma być bardzo kwaśny. Gdyby tam sięgnąć palcem tędy, to 3 minuty nie ma kości nawet na palcu. Nic, całe palec rozpuszczone. Tak ma być kwaśne. A reszta? Zasadowe. Jaka jest skala? 7,2. Cała skala jest 14-stopniowa. 7 to jest połowa. I to ma dążyć do równowagi kwasowo-zasadowej. Więc jak jest tam około 7-6,5, jest do przyjęcia. Te badania kosztuje 20-30 groszy. Jest bardzo proste i każdy sobie w domu powinien to zrobić co jakiś czas. Taki rzut okiem na deskę wydzielczą, czy pali się jakaś żarówka żółta, czerwona, czy nie. To jest właśnie to. Papierek lakmusowy sprzedają po 100. 3 złote kosztuje 100. Na górze, na opakowaniu jest skala tych 14 stopni odcieni. I jeden naczczo rano trzeba sobie położyć na język. A na drugi płynie już sklejony naczczo. Potem tego z płynów nie chodź na język. Nie oszczędzać, panie. Nie oszczędzać, to jest tak. Odłożyć na chwilę i to zrozumienie na odpowiedni papierek lakmusowy zabarwi się, wskazując według tego opakowania na tej skali, ile pH mamy. To jest te płyny ustrojowe. Jeżeli chodzi o żołądku, to taka prawdziwa próba powinna polegać na tym, że niestety tę teorię taką czasami dziczę na te łyskie, tam trzeba połknąć i to z taką funkcją, żeby tam pobrać tego kwasu do badania. A domowy sposób na to jest też bardzo tani. Na czczo potrzeba takie pół szklanki wody z łyżeczką pełną sody oczyszczonej. Potrzebny jest jeszcze zegarek z sekundnikiem i zobaczyć po jakim czasie. Wiecie, jak się kiedyś starsi będą widzieli. Kiedyś rodzice nam robili takie rzadki w domu. Soda i tam zamerytali, tak fajnie szumiało, bąbelki leciały. I to nam dawali jako rzadkie, ale tak naprawdę te matki były mądre i wiedziały, że zasadowo. I przed jedzeniem nam tego nie dawały, bo to potem rozpuści kwasy. Potem trzeba nie jeść po takim zabiegu z 3 godziny, żeby te kwasy wróciły z powrotem do siebie. Dlaczego ma to być tak kwaśne? Po co? Jest różnica między odżywianiem a jedzeniem.
To tak jakbyście kupili zdrowe jajce, najlepsze w drogim sklepie i prosto do kibla to wywali. To jest taki efekt, jak się ma tutaj wodę zamiast kwasu. A sprawdzamy tą wodę w ten sposób, czy ten kwas. Połykamy te pół szklanki z tą sodą i patrzymy na sekundę. Powinno się odbić wianku po jakim czasie? Ile? 3 do 3 minut. Nikt nie zgadza, kto jeszcze raz chce spróbować. O, zapomniałem. To jest, słuchajcie, zapomniałem o zabawie. Kto złapie, ten może odpowiadać. Złapał. I teraz odpowiada. Ile? 15 sekund. Słabo. Słuchajcie. Nie dłużej 3 sekundy. To jest tak. 3 sekundy. 3 sekundy. Jak czasami łykniesz i od razu po sekundzie, półtora, nadkwasowy. Nadkwasowy. Jeszcze gorsze żarostwo przeżera flakę. Nadkwasowy. Kwas stężony za mocno. Czym mocniej, tak tę sodę tam wlejecie, tym więcej tych bąbelków. A jak więcej bąbelków, to któryś się musi wydostać. Teraz zależy wszystko, który jest zabojowy, macie słabszy, pełne czy głębie. I pełno zabojowe czy głębie. Gdzieś ten dwutlenek się wydziela. Ten dwutlenek musi gdzieś się wydostać. Tak, pamiętacie koleżankę, jak taką gazowaną się otworzy, to od razu. Tak jak do tej sody do wody się wydaje. Jak się do kwasu wydaje, to jeszcze bardziej. I dlatego krótko, półtora sekundy. Jak jest kwas, to tak bardzo, to krótko, dużo tego się wydobywa i od razu pyk. I się wydobywa. Albo pyk i się wydobywa. Półtora sekundy. Jak się wydobędzie, za 10 sekund, 15, a czasami jest tak, że niektóry w ogóle się nie wydobywa. To godzina mniej nic. To ma wodę zamiast kwasu. To wtedy ma ten efekt taki, że zostało mu tyle czasu i będę przegrzebiał. W zasadzie to już go nie ma. Jak pójdzie do konowała, to mu zaraz tam powie, kamienie masz. Jak przyjdzie, to rozbadamy. Jeszcze ten wynik zobaczymy. Przychodzi na drugi dzień. A pan raka. Jak to raka mówi pan kamienie? No tak. No. Kamień, kamyczeka pod kamyczkiem raczej. Czystka, wodzówka, znadelki, wszystko tam leci po kolei. Co macie słabsze, pierwsze wysiada, ale w zasadzie to jeszcze cudem, rozpędem tylko żyjecie. Jak się ma takie coś, że się to łyknie i pół godziny nic. Natychmiast to jest czerwony alarm. Wszystkie lampki czerwone się palą w samochodzie, a my gazowe. Macie zapięty, bo dojedziecie nawet. I silnik zadajcie. Dowiecie się, że raka macie. Po to jest tak kwaśno, że tam dopiero w tym tutaj sercu rozkłada się na czynniki pierwsze, każdy porkan. Co tam rzucicie się, wszystko rozpuści w kwaśno słony, wiecie. Tylko w kwasie pruskim tylko jedna rzecz się nie rozpuszcza. Co? Złoto. Dlatego się chcemy tego pozbyć. Wszystkie wyjątki wyrzucamy, nie ma wyjątków. Odbywamy się. I to jest wątek, który wymaga osobnego wytłumaczenia, ale to potem może nie zapomnę to przypomnieć. Tutaj kończąc tą dygresję, chodzi o to, że dopiero w jelicie grubym są takie włoski. Każdy dedykowany jest innej witaminie, innemu pierwiastkowi. Około 200 różnych pierwiastków, witamin, minerałów. 280 różnych tam literatura podaje, ale jest tego dużo. Każdy dedykowany innym jakimś tam. I jeżeli to jest rozpuszczone, co jecie dobrego, to te kosmyki tam dedykowane to wszystko sobie pobierają. Tutaj jest bramka otwarta tylko dla blondynek, tutaj dla brunetek, tu dla długościętych, tu
prawdą miłosną. Tu farbowane brodynki, tu nie. Wszystko osobno. I jak wszystko jest, co trzeba, to każdy lekarz konował taki, co wam chcę prawdę powiedzieć trochę, chociaż to wam powie, że nie ma opcji, żebyście na cokolwiek chorowali, obojętnie czy jecie, czy nie jecie. Są możliwości takie, że są diety preliczne, są ludzie na świecie, którzy w ogóle nie jedzą latami. Nawet tacy, którzy nie piją latami, żyją miłością. Nie, to nie dzieci kwiaty, to są takie inne dzieci, bo też fajne. No, nie próbowałem, udało mi się 2 tygodnie, tak? I potem te zapachy mnie zaczynają. Ja wtedy czułem, tam mój owczarek to tam nic nie czuł, co on tam czuł. Ja już jeszcze z domu nie wyszedł, a ja już czułem, że nie. To tak działa wtedy, wszystkie zmysły. Po prostu niesamowicie to działa. Jak się oczyści wątroby, słuchajcie, mózg szybciej pracuje, pamięć przywraca, oczy się leczą. We Wrocławiu na przykład, jak będziecie, to ostrożnie. Jest niedobrze tam przyjechać teraz. To jest bardzo zaraźliwa choroba i pada na oczy pierwsze, co dlatego okulary ma. Pierwszy objaw jest taki, że pieniędzy na oczy nie widać. Bardzo zaraźliwe, uwaga. Także... A może znacie tą chorobę, bo ma się rozprzestrzeniać, to taka pandemia. No, też takie, no. Przyjeżdżał jeden z Wrocławia, to ja przyniósł na pewno. Rozsiewa. Dobra, słuchajcie. No więc to jest proste. Co raz na 3 miesiące taką próbę za 20 groszy trzeba sobie zrobić. Żeby wiedzieć, że jest ok. No tak, z tym silnikiem tam. Zaczynę tego oleju nie sprawdzamy, ale raz na jakiś czas tam tu bagnę trzeba wyjąć. Zobaczyć, czy to jeszcze podobne do oleju, czy to już woda. No i poza tym, słuchajcie, zobaczcie. Jedzicie samochodem co pewien okres, wymieniacie olej, wszystkie filtry. A tutaj co? Dziesiątki lat żyjecie i żadnych nic nie wymieniacie, nic nie sprawdzacie. A potem się dziwicie, że pomka wysiada, albo sladerki, albo coś tam innego. To trzeba po prostu co jakiś czas, chociaż kontrolnie tam pod tą maskę zobaczyć. No. I wtedy jest wszystko ok. Teraz piszę dla dzieci książkę moich rodziców urodzonych wolno, historyczną, o prahistorii, o ich korzeniach, ale nie piszę od razu do rzeczy, tylko zacząłem od pierwszy rozdział właśnie obsługa małego organizmu. Jak mają obsługiwać swój organizm? Będą zdrowe, ponieważ nie są zarejestrowane, kanałów nie oglądają i nie będą pikwały, będą leć kawały, ale muszą abecadło muszą poznać. Rodzice czasami nie wiedzą sami, więc musiałem im to napisać, żeby lechity wiedziały, jak mają być zdrowe, piękne i żyć 50 lat albo dłużej. No i teraz to jest taka sprawa, że to jest bardzo proste, tylko trzeba kontrolować. Z naszym życiem jest tak samo całe. Trzeba je kontrolować. To jest najwyższa forma zaufania, jak się kontroluje. Tych naszych, nie są nasi, na naszych urzędach, tych szubrawców, zdrajców stanu, za to w porządnych krajach jest jedna kara. Jeszcze koronnych stojków nam nie brakuje i drzew też. Kała i słuchać również. To jest, nie ma innej kary, to jest zdrada stanu. Zdrada stanu to jest działanie na niekorzyść swojej ojczyzny.
To jest poważny zarzut i karany jedną karę. Kto działa na korzyść, niekorzyść swojego narodu, swojego państwa, któremu przysięgał, oni przysięgali. Na niektórych stanowiskach zajmowanych przysięga się wprost. Albo na tą tak zwaną konstytucję, albo na tak zwane bezpośrednie narodowe. I później zdradzili. Zdradzili w ten sposób konstytucja w tym matryksie, tutaj o reżimie naszego matryksa, nie jest najwyższym aktem. To sobie wyobraźcie. Trzy różne inne są wyżej unijne niż konstytucja nawet ta Stolzmana. Trzy inne są wyżej. To profesor Zoll, znana osobistość prawna, stwierdził i miał rację, bo tak jest faktycznie. I teraz od tego Lech Kaczyński z tą ekipą tam wtedy pojechali, słuchajcie, w pięciu. Dobra, gdzie pojechali? Do Kijowa. Gdzie? Do Kijowa, z mojej strony. Nie. Do Barcelony. Sprzedali nas tam. Żaden z pięciu bałwanów, pięciu pojechało. Żaden nie znał żadnego ludzkiego języka. Traktat lizboński. Wzięli sobie chłopczyka tłumacza. Ten chłopczyk, jakby dostał Ferrari i blondynkę na tydzień, to by im przetłumaczył plew na plew, wszystko jedno. I sprzedali tak. Przysięgali na konstytucję i zdradzili. W wyniku ich działań zostaliśmy oddani Unii, a ich akty są wyżej od naszej, tej konstytucji Stolzmana. To jest tragedia. To jest tragedia, więc słuchajcie, teraz wam wytłumaczę znaczenie konstytucji. To w zasadzie konstytucja nie jest żadnym dokumentem, który wam coś daje. Ona wam tylko może odebrać. Nikt wam tyle nie da, co taki jeden z drugim tam może wam obiecać. To nie jest możliwe. Konstytucja nie może dać żadnych praw, których i tak już nie macie. Naturalnych praw, które macie wgrane w matrycy swoich praw. Znacie, co jest dobre, co jest złe, moralność macie. To jest właśnie to. To jest wyższe i to jest pierwotne. Konstytucja może wam tylko zaproponować zmianę za waszą zgodą oczywiście. Zmiany tych praw naturalnych, które wam nikt nie dał, nikt nie może zabrać, na inne prawa stanowione przez reżim, jeżeli się zgodzicie, to oni potem przyznają wam te prawa z powrotem w zamian za wasze głosy na nich. To jest taki handel. Jeżeli się chcecie od tego odstrzać, naprawdę, to słuchajcie, ja wam powiem taki ciąg sytuacyjnych wydarzeń. Po tym, jak już macie swoją kreację, odcinacie pępowinę. Nie ma też obowiązku posiadania adresu. Nie musimy się nigdy, jesteś kosmopolitą, bo tam jest świata, nie musi mieć żadnego adresu. W związku z tym, jak się będziecie przestawiać tak jak ja, a ja jestem, dlatego, bo mam godność. Godność to jest coś, co ze mną rezonuje. Sam sobie to muszę nadać, żebym tylko ja miał do tego prawo tak używać. To jest moje. Moja kreacja. Dlatego jest moje. Tylko moje. Niczyje więcej. Jest znak zastrzeżony, którego nie muszę nawet stawiać. Jest takie prawo nawet reżimu Matrixa. Kto potrafi wykazać, że wcześniej używał tego jakiegoś wynalazku, jest jego. Jest cały artykuł, napisałem też tam na widzenie,
jak znaki towarowe swoje nazwisko zaszczyt. Ale nie ma tak niepotrzeby. To jest czyjeś inne koncepcje tam to efektuje przez to. Jak będziecie mieli świadomość na pełkę wysoką, to nie potrzebujecie żadnych papierów, żadnej deklaracji suwerena, żadnych aktów urodzenia, żadnych dowodów. Dlaczego? Powiem. Dlatego, że człowiek nie ma nazwiska, imienia, ma godność, nie ma podpisu, ma autograf, dlatego czerwony, bo to znaczy ten kolor, krew płynie, serce bije, człowiek żyje. Dlatego czerwony. Zobaczcie, co oni przestępcy robią. Przysyłają wam powiastkę z prokuratury. I tutaj w tym rogu jest pieczątka. Czerwona! A wasze nazwisko czarnymi i dużymi literami. Odwracają, jak zwykle, mieszają szczyt ze złotem. To jest ta ich metoda. Testują was, czy do idioty piszą, czy do kogoś obudzonego. I potem testują was 100 razy. Przychodzi taki do sądu, on już jest w tych działach, a był na dole skazany, jeszcze o tym nie wie, taki głupi. Pierwsze, co tak tam wejdzie na wokandę, zobaczy, no jest, sprawa, wchodzi. Dowód, to pan jest. Wyjmuje to, a potem mówi, ale ja jestem naturalny człowiek. To ten sędzia tam już zsuwa się z fotela brzuchu, bo mówi, ale dzisiaj idiota zrobił. Mówi jedno, robi drugie, no po prostu kretyn. Rozumiecie, panowie? Muszę wam tutaj się cofnąć znowu. Przypuśćmy, że macie 2000 spółek. Taka kreacja. Przedsiębiorcy jesteście bardzo, ale macie 2000 spółek. Spółka matka, pierwsza wasza działalność, ma formę spółki akcyjnej. Ta spółka akcyjna zakłada inne spółki, bo każdy podmiot, każda korporacja może nieskończoną ilość korporacji założyć. Była taka firma kiedyś, będą stali się pamiętać, IDB pamiętacie? No, ci oto sklatora. Oni założyli 2000 spółek z OO, wszystkie prosperujące, wszystkie dochody przynosiły. I teraz to są pszczoły luzem, 2000 firm. Jak tym zarządzać? Jak tym zarządzać? Albo 30 milionów spółek, tak jak oni mają. 40 milionów spółek mają w tym kraju. To jak tym zarządzać? To są pszczoły luzem. Ulem to można jakoś zarządzać, ale pszczoły luzem jak tym zarządzać? Dla zarządzania taką masą spółek, korporacji, wypuszcza się właśnie konstytucję, ustawę, rozporządzenia, kodeks, statuty. Daje też się takie różne wyjściówki, pokazówki pod typu dowód osobisty. I teraz każdy taki dokument należy do tego, kto go stworzył. Akt urodzenia do USC. 18 lat. Oddajecie ten akt urodzenia, dostajecie tą pokazówkę. Dowód tożsamości. Dowód wydaje prezydent wojewoda. Należycie do tego. To jest tak jak kiedyś nie mogli. Ja tutaj będzie rada. Do Ariana, co drugi skutek miałem w poprzednim wcieleniu. Miał imię pan. Jak był wojskowy, miał na tym imię. Symbol. Wiadomo było, z jakiej armii. Z jakiej armii pochodzi, podobno. A tutaj jak prywatny niewolnik. A i potem jak zbieg. Odprowadzenie niewolnika było nagradane. Miał być. Miał być radny. Jaki numer? Człowiek nie ma żadnego numeru. Numer to mówiłem, tutaj nie wiem. Jak tam wojsk zamknął, to taki tam dziarali wtedy, nie? Taką dziarali tutaj. No ale jak chcecie być niewolnikiem, to sobie wydzielajcie to jeszcze do tego wszystkiego. Jeszcze z całe szczęście, że tego nie chcą, nie odmagają tego. Ale teraz poszli dalej, teraz wymagają, żeby popchnąć. No więc jak się pyta wasz o nazwisko i nie macie, nie macie obowiązku adresu, nie macie numeru, bo oni od razu ten numer obozowy się pytają. Jaki numer? Przyjmijcie się w tym, żeby dobrze, nie wierzysz, żeby człowiek. Dobrze, widzisz, jak płynie, serce bije, człowiek żyje. Jaki numer? Numer to ma
nadwoził samochód. No więc taka gadka jest. Nieprawdą jest, że was za to zamkną, bo to tak nie działa. Musicie się trochę znać na wszystkim. I na samochodach, i na hydraulice, jak krantczyki, co zrobić. I na elektryce, jak korki wypala, co zrobić. Takie jest życie. Jak się nie znacie, to was każdy naciągnie na coś. Sprzedano to samochód sprzedanie, cały magazyn. Pojechała dziewczyna tam napompować koło, sprzedali migacze, ten pół silnika, części trzeba wymienić, bo to inaczej stanie. Hydraulik chce piec wymienić cały piecowy z instalacją drzwią do trzeciego piętra. Bo kaloryfer zimny. Tak was potraktują, jak i piotr. Musicie się na wszystkim trochę znać, takie życie. Kiedyś, jak się człowiek nie znał na niczym, nie potrafił polować zwierzaka, zebrać nasionia dla rynek, poznać odtrujących, to zginął z głodu. Dzisiaj mamy tak samo, tylko te ludy się zmieniły, ale dalej jeszcze to właśnie znać. To są te umiejętności właśnie, kreacji i robić. I to jest ta jedyna wartość, więc to trzeba mieć ogarnięte. I teraz, co się dzieje dalej? Mamy te pokazówki i tym się posługujemy. No nie możemy. Nie możemy jednocześnie mówić, kto jest naszym właścicielem, przyznawać, że jesteśmy niewolnikami. Należymy do tego, kto tam w tym dokumencie go wydał. Tak to działa. Tak to działa. A tamten, kto wydał, jest właścicielem. Własność można sprzedawać. Więc sprzedali was, zostawili. I ten milion macie oddać od urodzenia dla tego. Jako właściciele zrobili to okej. To wy macie się nie zgodzić. Dlatego w prawie nie mogą nic zrobić bez waszej zgody. Za zgodą się. Wyrażam zgodę. Czyli oni proponują wam, żebyście się zrzekli tych praw naturalnych, a ich uznali za prawne. I to jest możliwe. Ale tylko i wyłącznie za zgodą. Więc pierwsze słowo, jakie macie zapamiętać, nie wyrażam zgody. Zawsze policjant czy sędzia wam tam czyta, co żeście nabroili. Rozumie pan? Rozumie pani? A ty mówisz, tak, rozumiem. Znaczy, że jesteś idiotą, i się zgadzacie. Zaproponowali wam przestępcze prawo, a wy się zgadzacie. Macie zawsze powiedzieć w takiej sytuacji, nie rozumiem. Drugie słowo. Nie wyrażam zgody, nie rozumiem. I bez końca powtarzać. Pamiętajcie, że gadacie ze ścianą. Jak ściana zrozumie za wcześniej niż za tysiąc razy powtórzeń, to znaczy, że szybko skumała. Mam rację. I macie być spokojni. Nie możecie tak powiedzieć, jak ja emocjonalnie teraz. Tylko macie. Ale co ja zrobię? Dlaczego pan mnie zatrzymuje? Ja realizuję prawa człowieka. Podejrzuję, że rodziną nie jestem kierowcą. Kierowcą to tutaj jest ten, co zarabia. Właśnie, pan rozumie? Kto zadaje pytania, ten kieruje rozmowę. Musi się nauczyć w tej książce. Ja zadaję pytania, żeby kierować rozmowę. Siedząc w Kowalskiej Stołecznej na policji, panie kierowcy, przekroczył pan, gdzie pan tak się śpieszy? Ja mówię, słuchaj, synu, przyjdziesz, że rozmawiać ze swoim przełożonym? Nie wiedziałem, że ma ze służb. Ja mówię, nie jestem ze służb, ale płacę ci co miesiąc, z koleżankami się rzucamy na twoją synę górę. Pracujesz dla nas, rozumiesz? Jestem twoim szefem. Kapujesz to? Rozumiesz to? Pytam się. Ja się pytam cały czas, rozumiesz, no? Ja rozumiem. Ja jestem podróżnikiem, podróżuję z przyjaciółmi, z rodziną. Dlaczego mnie zatrzymałeś? Przekroczył pan. Ja mnie słucham, nie jestem żaden pan, stawaję. Żadne tytuły są nielegalne. Więc
Nie nazywam Krzysztof. Nie obrażam. Po takiej rozmowie to on idzie do radioformu. Szefie, tu mam takiego jakiegoś, taki, no mi nawalony, ale naćpany, nie wiem, coś. Ja na pana czemu, ale ja nic nie kapuję z tego. To z początku słyszałem tak, taki mądry, dawaj go tutaj. Jak się na twardym prześpi do rana, te prochy, ta buda mu nie strzeją, to będzie inaczej śpiewał. A teraz już nie, teraz już da. A to ten stary debil, to znamy tego idioty, puść tego. To już mam słuchać. Co to jest sprawa? Jak was nazwą idiotą, oszołomem, foliarzem, nie groźny. To nie ma lepiej. To jest ważne. Taki się uważa za niegroźny. A niegroźnych się likwiduje. Niegroźnych się na końcu. Był taki Klaudusz, 54 w kolejce do cesarstwa, do korony starożytnego Rzymu, tak główką robił. To się mówiło, że palec Boże był krótko, ale jakby psychiczny, to się go nie ruszało. Był namaszczony przez samego stwórcę, więc nikt go nie, poważnie nie brał. Był 54 do sukcesji, więc nie był groźny. No ale tam były takie imprezy, oni wzięli pod uwagę, że zatrudnił wino centralnie i 180 pierwszych przed nim do tronu właśnie wypełniowali. I kołami do góry wszyscy. Więc ten jeden, 54 nagle zostaje cesarzem. Jako jedyny to opisuje dożył emerytury. Także jak was tak może nie być takie złe. Żabka niewidka. Nigdy nie dyskutujcie z tym. Czasami, jak tak byście powiedzieli w sądzie, to dostaniecie skierowanie na wariatkowa. Przymusowe. Nie ma nic takiego jak przymusowe. Nie wolno się dać wpuścić coś takiego. Absolutnie. Jak już tam się jest przed tym, przy przyjęciu do wariatkowa, należy się zgodzić. Dlatego, że jest taka sprawa, że kto się sam zgadza na badanie, na bycie w tym miejscu, to też sam może zmienić tą decyzję i na swoją prośbę wyjść. A jak zostanie tam przymusowo doprowadzony, to 2 tygodnie nie minimum. Zanim wyjdzie. 2 tygodnie minimum. Macie sąsiada takiego jakiegoś wyjątkowego tyfusa takiego, co wam życie zatruwa, to ja tak robię, dzwonię na policję. Tutaj biega jakiś wariat z siekierą po moim piętrze, tu po osiedlu. Przyjeżdżajcie, czy to jest? Tu. Mija 10 minut, 2 radiowozy przyjeżdżają i karetka nasygnała z kampana bezpieczeństwa. I się pyta, czy to jest? Ja w tych drzwiach tutaj się stało. To pan tego z siekierą? Jaką kurwa siekierą? Co to jest? Co to jest? Agresywny. Kaftanie. I do wariatkowa. Macie gościa na 2 tygodnie z głowy. Bo on nie wie, zaprzecza. To go do pana. Pawulo mu tam, ma uspokojenie. Coś tam. Za 2 tygodnie wychodzi. A my myślę, działa chyba. Dobra, 5 minut przed. Żyje? Żyje.